Antwerp 2022, dokładniej mówiąc, promocja na kapsułki i na wszelkie przedmioty związane właśnie z tymto eventem trwa w najlepsze. W związku z powyższym wielu ludzi z Was zastanawia się właśnie, co robić, co się dzieje i tak na dobrą sprawę, o czym warto wiedzieć. A według mnie niesamowicie warto wiedzieć o holosach w tym roku, bo mogą one być naprawdę mega ważne. Wiadomo jest, że przy okazji Antwerpa 2022 dostaliśmy kilka rodzajów naklejek. Zaczynając w ogóle od tego, że dostaliśmy bardzo dużo naklejek, tak? Jak możemy zobaczyć, to 12 stronek, dobrze pamiętam, jest to jakoś około 700 różnych przedmiotów, więc naprawdę jest wśród czego wybierać. Możemy sobie zobaczyć, że jeżeli przebrniemy się już tylko i wyłącznie przez gold tutaj, możemy zobaczyć, że zaraz zobaczymy holo, o właśnie już tutaj, i najwyższą z nich jest ROX. ROX, czyli naklejka, która kosztuje 260 zł. Przypomnę, poziom wyżej, czyli złoty, tutaj te naklejki zobaczylibyśmy, że ten 260 zł za tego ROX-a tutaj byłby bardzo, bardzo wysoko. ROX w goldzie, tak na dobrą sprawę, jest różnica 60 zł, w tym przypadku tych, to nie jest gigantyczna przepaść, że się tak wyrażę, tak, między tymi stanami, tak? A zobaczmy sobie, jaka jest przepaść między glitem a między holo, tak? Także zobaczmy, jak bardzo holo wręcz nachodzą na te goldy, a goldy to miały być takie naklejki, takie turbo premium, nie? Takie wiadomo, dla takich późwa zagorzalców, co sobie nakleją i tak dalej. I to jest jak najbardziej spoko, to wygląda wszystko fajnie, to bardzo miło się na to patrzy, tak, że właśnie holo. Co warto wiedzieć o holo, to to, że one wyglądają bajecznie, wyglądają cudownie. Jeżeli sobie przykleisz na broń, to wiadomo, że one się super mienią, naprawdę fajnie wygląda. W połączeniu z jakimś designem, typu chociażby ROX, jak możemy zobaczyć, czyli taki cyberpunkowy, ja na to mówię, tak? Takie jakieś to japońskie, fioletowe, w ogóle cudownie to wygląda, umówmy się. ROX nie jest jakimś turbo zawodnikiem, tak? Nie umniejszając mu, jest naprawdę fajnym prosem, tak? Gana naprawdę przyzwoitym poziomie, bardzo dobrym poziomie. Ale umówmy się, no do Simpla mu mega dużo brakuje, tak? Umówmy się. Także w związku z powyższym widzimy, jak tutaj mocno ta cena jest napowana nie przez community właśnie tego gracza, nie przez jego fanbase, tylko i wyłącznie przez to, co dzieje się na markecie. I zobaczmy, jakie holosy mają gigantyczny potencjał. Popatrzmy sobie może chociażby, co się z nimi dzieje, jeżeli sobie wejdziemy na wykres na Steam Markecie właśnie i sobie patrzymy na to, co się dzieje z nimi w ostatnim czasie. Pragnę przypomnieć, że uwaga, jesteśmy podczas trwania promocji. To jest, myślę, że bardzo ważna kwestia. O której po prostu nie wolno zapominać, tak? Promocja zaczęła się z dniem 5 czerwca. Co się w tym momencie tutaj działo? No możemy zobaczyć, że mam jakiś spadek, tutaj chyba to właśnie ten trzeci, przepraszam, to chyba bardziej ten 3 czerwca, tak, 5 czerwca miałem, no nieważne. Tak się zaczęła się promocja tutaj 3 czerwca i możemy zobaczyć, że jest sobie spadek, nie powiem, że nie, ale co mam później? Gigantyczna proca, bo z 33 zł cena to jest już prawie, że 300 zł, 10-krotność w ciągu trwania promocji, czegoś takiego jeszcze nie było. Strach pomyśleć, co będzie, jak skończy się ta promocja. Zawsze, jeżeli kończy się promocja, te przedmioty idą do góry, gdyż po prostu community sobie uświadamia, że o kurde, one już są na promocji, one już są po prostu droższe, same kapsułki warunkują cenę, kapsułki idą do góry, to też wiadomo, znajdują się w nich przedmioty, w tym przypadku akurat są to te naklejki, wiadomo jest, że idą do góry. Także jeżeli skończy się ta promocja, możemy spodziewać naprawdę grubej pompy, jeżeli chodzi o holo. Z drugiej strony widzę, że może to być gigantyczna bańka, gdyż iż ponieważ, jeżeli mamy naklejkę hologramową, wartą 250 zł, to umówmy się, że to jest naprawdę kawał kasy. Kawał kasy względem takiego gracza, który po prostu chce sobie ją kupić i przykleić, tak? Czyli to, w jakim celu tak na dobrą sprawę te naklejki są tworzone. Wiadomo, że dla inwestorów, tak, który ma zainwestowanie 10 tysięcy, to czy kupi tyle sztuk, czy tyle, ma dla niego mniejsze znaczenie, no bo i tak jakby procentowo będzie na takim samym zysku. To gigantyczny skrót, myślę, mam nadzieję, że zrozumiałeś, co powiedziałem. Mam wielką nadzieję, że zrozumiałeś, co powiedziałem. Tak czy siak, co chciałem powiedzieć, to to, że dojdziemy tutaj do sytuacji, jak już tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że przekroczyliśmy tę sytuację, że jesteśmy daleko za poziomem, kiedy to jakiś gracz, który chce po prostu sobie nakleić tą naklejkę, będzie w stanie ją sobie kupić i nakleić. Co z drugiej strony bardzo podcinam skrzydła, jeżeli chodzi o sam podaż, tak? Gdyż warto powiedzieć, że jeżeli ktoś chce kupić tą naklejkę, to w celach inwestycyjnych albo w celach właśnie to naklejenia, a jeżeli w celach naklejenia praktycznie jest to niemożliwe, no bo po prostu graczy na to nie stać, no to tutaj się dzieje dość ciężko, dość zaawansowany proces tutaj by się musiał wydarzyć. Także warto wiedzieć, że te holosy może to być gigantyczna bańka. I z jednej strony jestem przekonany, że kiedy tylko skończy promocja, to one polecą do góry. Pytanie tylko, co będzie z nimi dalej, bo widzę, że jest tutaj bardzo duży potencjał na potężne przeinwestowanie właśnie tych to przedmiotów. Osobiście sam zastanawiałem się bardzo nad inwestycją w hologramy. Już praktycznie miałem przygotowany scenariusz na odcinek, już chciałem to nagrywać i kupować. Ale wydarzyło się to, co się wydarzyło. Jak sobie patrzymy na ostatnie dni, możemy zobaczyć, że ceny znowu podskoczyły, tak? Jak tutaj możemy zobaczyć z 200 na 270 praktycznie w przestrzeni kilku, czterech dni. Także warto wiedzieć, że mam wrażenie, że te holosy mogą być przeinwestowane. W związku z czym ja się troszeczkę ich obawiam na zasadzie, że okej, to może być naprawdę banger. To może być naprawdę temat wszechczasów, jeżeli chodzi o market na Steamie. Nie wątpię. Nie wątpię, że tak może być. Ale z drugiej strony gdzieś tam rozsądek mi podpowiada, że kurde, nie pierwszy raz widzę tak przeinwestowane przedmioty, które lecą niesamowicie. Pierwszy raz widzę ogólnie sytuację, kiedy podczas promocji te ceny aż tak pikują, że tutaj biją na łeb na szyję to, co było przed promocją, tak? Bo ja rozumiem, że jeżeli by ta cena doszła do ceny przedpromocyjnej, okej, jestem w stanie zrozumieć. Duży fanbase, że grono, duży hype, jestem w stanie wszystko zrozumieć, tak? Ale kurde, jeżeli ta cena jest czterokrotnie wyższa, niżeli przed promocją, to coś jest nie tak. A jeżeli jest dziesięciokrotnie większa, niżeli w dniu, w którym zaczyna się promocja, to naprawdę mi to aż coś tej śmierdzi na wylot. Mam wrażenie, że tutaj możemy się naprawdę spotkać z bardzo dużą ścianą. Możemy spotkać z taką ścianą, że po prostu gdzieś to się tam w pewnym momencie wygnie. Nie mówię, że to będzie od razu tydzień po zakończeniu się promocji. Mam wrażenie, że tydzień, miesiąc po zakończeniu promocji, one dalej będą leciały w górę. Także jeżeli myślisz o takim short termie, myślę, że to może być dobre rozwiązanie. Widzieliśmy już wielokrotnie, chociażby na przykładzie Aramela, jak się zachowują bardzo przeinwestowane inwestycje, tak? Aramela
było zbyt dużo, aczkolwiek no jednak tutaj poleciał w tym short temie, tak? Jeżeli byśmy sobie teraz wzięli jakąkolwiek, to naklejkę z RML-a, wezmę sobie legendy, bo czemu by też nie? Wezmę sobie legendy, które obecnie kosztują 70 groszy. Przypomnę, na pewno kosztowały złotówkę, tak? Też wszyscy byli super nastawieni, też wszyscy byli hiper niesamowicie tego nastawieni, tak? Możemy zobaczyć, złotówka podczas promocji, dup. Fajnie poleciał. W short termie możemy zobaczyć, że w przeciągu miesiąca ponad dwukrotność. Super, naprawdę mega fajnie, ale to co się stało później, zobaczyliśmy efekty przeinwestowanej właśnie to sprawy na markecie Steam. I borykamy się z tym cały czas, kiedy to wchodzi nowy event i zmiata po prostu ten przedmiot. Zobaczmy, ile tutaj czekaliśmy na to, żeby wreszcie ten RMR był warty tyle, co podczas promocji. Przypomnę, nie żeby to sprzedać zyskiem, sprzedać to po prostu na zero, tak? Ile na to czekaliśmy? Bardzo, bardzo długo na to niektórzy czekali, tak? I potem znowu ściana w momencie, kiedy pojawiają się nowe przedmioty. Także mam wrażenie, że tutaj niestety, jeżeli chodzi o Antwerpa, może być podobnie, jeżeli chodzi o holosy. Obawiam się, że może tutaj dojść do scenariusza, w którym to jeżeli wyjdą nowe holosy w roku właśnie to 2022, czyli przy majorze w Rio, wtedy tak na dobrą sprawę będziemy mieli taką nauczkę i takie pokazanie się mądrości community, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o analizę wsteczną, tak? Co się stało w Sztokholmie? W Sztokholmie się stało wszystko fajnie, bardzo poleciały tam contendersy i challengers. Nie mówię, że nie mówię, że to słabo i tak dalej, aczkolwiek warto wiedzieć, że challengers tak na dobrą sprawę w bardzo krótkim czasie zdobyły gigantyczne profity. Bo warto zobaczyć, że tutaj tak na dobrą sprawę promocja kończyła się z dniem, już możemy zobaczyć w styczniu, przypomnę, a w maju ten przedmiot już był warty 11-krotnie więcej. Kontenderzy byli warci 13-krotnie więcej. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Było bardzo małe zainteresowanie. Supplye były wręcz rekordowo niskie i dalej zresztą są, tylko zaledwie nie poniżej 4000 takich przedmiotów na markecie, co jest rekordowo niskim supplyem. I o tym warto wiedzieć. Co teraz się może wydarzyć w przypadku właśnie to... Oczywiście Antwerpa, jeżeli chodzi o holosy. I teraz, żebyś mnie nie zrozumiał, nie chodzi mi o to, że właśnie te holosy będą leciały tak dużo do góry, tylko zobaczmy, co teraz było community z tymi challengersami i contendersami, wyciągnęli wnioski, tak? Jeżeli zobaczyli, w Sztokholmie wydarzyło się w ten sposób, że było ich za mało, to co robimy w Antwerpie? Kupujemy. Co się stało w Antwerpie? Jeżeli sobie zobaczymy teraz na Next Steam, to ci pokażę najlepiej na rynku Steam, jeżeli sobie przed 2020 kapsul, czyli zobaczę wszystkie po prostu kapsułki z Antwerpa. Możemy zobaczyć, że owszem, legendy dużo królują, tak? 320 przedmiotów, ale co jest drugie i trzecie? Contendersi i challengersi, tak? 130 tysięcy, tak? To niskie było w tamtym przypadku, że było 20 tysięcy. Nie do gildu, ich jest 130 tysięcy na markecie. A warto widzieć, że to jeszcze nie są te supply, które ujrzymy z końcem promocji, bo wtedy ludzie wystawią swoje przedmioty na markecie. Zaraz ludzie gdzieś tam, niektórzy podejmują decyzję, że sprzedają to ze stratą, więc jak najbardziej spoko, ja na tym korzystam i to pasuje. Ale warto o tym wiedzieć, że po prostu tutaj może dojść do sytuacji, że po prostu community zachowa w ten sposób, że zobaczą, o kurde, no te holosy, kto, zostały zapomniane. Zostały zapomniane holosy w Antwerpie, w związku z powyższym wyleciały sobie gigantycznie już podczas trwania promocji. Następnie, tak na dobrą sprawę, przez kilka miesięcy później gdzieś tam sobie drylowały. I w momencie, kiedy wyjdzie właśnie to Rio, wtedy zobaczymy nowe holosy i wtedy ludzie patrzą, dobra, tych holosów trzeba pilnować, ich ostatnio było mało, to teraz lecimy holosy. W związku z powyższym holosów będzie dużo. Nie mówię, że będzie ich rekordowo dużo, ale po prostu będzie taka ilość, nazwijmy to sobie troszeczkę inna, taka troszeczkę normalna, że się tak wyrażę. Takie mam wrażenie, że to może być, oczywiście jest to teoria, oczywiście jest to duża spekulacja. Jeżeli inwestujesz w holosy, trzeba za ciebie kciuki, ja sam chyba coś tam jeszcze włożę, aczkolwiek ostatnie wzrosty mnie troszeczkę od tego odpędziły. Troszeczkę bardziej myślę na temat właśnie to glitera. Aha, dziękuję. A, okej, dziękuję jeszcze raz. Tak czy siak, bardziej myślę na temat glittera, który tak na tą sprawę wygląda bardzo pozytywnie. Pierwsza są glittera w Candlesticku. Naprawdę jest duży hype na to, także mam wrażenie, że to może ciekawie wykorzystać. Z tym holosem wszystko fajnie. Niech leci, kuźwa, w kosmos. Niech go wydupcy, żeby już go na markecie nie można było kupować. Ale zapala mi się mała lampka, o której po prostu nie mogłem ci do gwidu nie powiadomić.